Bohater, który pokazuje, jak należy walczyć, jak należy się bronić. Wielki bohater września 1939 roku w bitwie pod Wizną. Nie chce iść do niewoli i woli zginąć, niż poddać się nieprzyjacielowi. Przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. Kapitan Władysław Raginis, bohaterski obrońca Wizny. Kapitan Władysław Raginis to dowódca 720 żołnierzy, którzy pod Wizną stawili bohaterski opór ponad 40 tysiącom uzbrojonych w broń pancerną niemieckim najeźdźcom. Dla niego wartości takie jak patriotyzm, jak męstwo, jak poczucie honoru wojskowego były bardzo ważne. Dowódca, który jest przygotowany pod względem naukowym, pod względem taktycznym, pod względem każdym sprawnościowym do walki w terenie fortecznym. Pod Wizną dowodził odcinkiem frontu długości około 9 km. Też można powiedzieć w sposób taki wręcz literacki, na wzór Wołodyjowskiego, zaprzysiągł, że nie porzuci swojego odcinka, chyba że zginie. Przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. Taka tablica jest na ruinach, właściwie na tych, co zostało, pozostałościach bunkrów w okolicach Wizny. Wizny, która leży na ówczesnych północnych granicach Rzeczpospolitej. Po polskiej stronie jest około 700 żołnierzy, kilkanaście karabinów maszynowych, ciężkich i lekkich, i około 6 armat 76 mm. A po stronie niemieckiej idzie cały korpus, 19 korpus pancerny Heinza Guderiana, słynnego twórcę Blitzkriegu. I ten korpus przez około 2 dni zmaga się z polskimi bunkrami. Bronił przez kilka dni, właściwie do 10 września, pozycji, przeciwko której stało ponad 40 tysięcy żołnierzy niemieckich. To był korpus pancerny generała Heinza Guderiana, który próbował przejść z Prus Wschodnich, obejść polskie skrzydło i kierował się w kierunku Brześcia nad Bugiem. Te walki były bardzo ciężkie. Polacy, wykorzystując umocnienia, bronili się właściwie do końca, kiedy już nie było amunicji, kiedy już fizycznie nie można było się bronić, kapitan podjął decyzję, że się poddają. Zgodził się, żeby żołnierze poszli do niewoli. Rzeczywiście, kiedy wydał w końcu rozkaz poddania się swojemu oddziałowi, sam odebrał sobie życie, będąc rannym, a więc postać, można powiedzieć, heroiczna i literacka. Ta wizja, te polskie Termopile, które tak naprawdę oddziałują na historię, świadczą o bohaterstwie, ale i poczuciu obowiązku polskich żołnierzy. Już w naszym wieku odnaleziono jego szczątki, poprzez badania DNA zdefiniowano, które to są jego szczątki, co oczywiście też odbywało się za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego z taką wielką pompą i z wielkim wskazaniem postawy bohaterskiej. Pozostanie w dalszym ciągu bohaterem, który powinien być w pewien sposób pokazywany za wzór dla młodzieży polskiej, a na pewno dla polskich żołnierzy, polskich oficerów. Można powiedzieć, tak jak mówią żołnierze, cześć jego pamięci.